Panowie, gratulacje. Robimy wywiad jako ostatni, więc zadam trochę pytania takie niestandardowe. Czy to, że we Francji nie można walczyć tak naprawdę, jeżeli chodzi o Formułę MMA, to jest dla Was przeszkoda, jeżeli chodzi o treningi i tak dalej, i tak dalej? Comment tu sens que tu es dans un pays que le MMA n'est pas est interdit? Comment tu fais pour les entraînements et tout? Il y a beaucoup de clubs, clubs de MMA en France. Voilà, même si c'est interdit l'organisation de d'organiser des combats en MMA en France, mais c'est pas interdit de pratiquer le MMA. MMA w Francji jest zakazane organizowanie w gali, ale nie jest zakazane trenować i są bardzo duże, dobre klubów MMA w Francji, które zajmują tylko MMA i robią wszystko tam. Chcielibyście, żeby to się zmieniło? Tu veux que ça va changer? Bah oui, je veux bien que ça change. Voilà. Tak, on bardzo chciał, żeby to się zmieniło. Ale póki co zostaje w KSW. My po moment ty rosta KSW. Po moment je suis bien KSW. Je vais rester. Na tej chwili on bardzo dobrze się czuje w KSW i chciał tutaj zostać. Jak ocenia dzisiaj swój występ? Comment t'as vu ton combat aujourd'hui? Bah bien. J'ai bien vu mon combat, j'ai bien géré mon combat. Puis voilà, je me suis entraîné dur. L'entraînement ça a payé. Et voilà. On jest bardzo zadowolony z jego walki dzisiaj. On pilnował całą walkę i on bardzo ciężko trenuje i to owocował tej wygranej. Dużo wiedział o swoim rywalu, czyli o Korniku? Est-ce que tu as vu les combats précédents de ton adversaire? Tu le connais bien avant le combat? Bah oui, j'ai bien visionné ses combats. Voilà, comme tout le monde quoi. Comme tout combattant. J'ai essayé de pratiquer la tactique qu'on a fait. On oglądał walki Artura i to jest normalne, jak każdy zawodnik to robi. I on przygotował tę specjalną taktykę dla niego i owocowała wygrania. A jak było blisko, żeby do tej walki nie doszło? Bo no, Artur nie zrobił wagi i wiem, że tak naprawdę tutaj Saladin nie był taki zbyt chętny, żeby tę walkę podejmować w pewnym momencie. Comment s'est passé que quand Arthur n'a pas fait le poids, t'as hésité de prendre le combat, c'est pourquoi? Bah, parce que c'est normal. J'ai souffert pour être au poids, donc pour moi le poids c'est important. Il faut être au poids. Le combat est à 66-300, il faut être à 66-300, quoi, pas plus. Dla niego był problem, że on męczył się, żeby robić wagę i on chciał, żeby jego przeciwnik też się męczył, żeby robić wagę i tylko dlatego. To jest kategoria 66 i waga ma być 66. Co dalej? Jakie plany na przyszłość? Qu'est-ce que tu planifies pour le futur? Ce que je planifie pour le futur, d'être bien, d'être, voilà, de vivre de ma passion, de vivre du MMA. Puis c'est tout. Hein. On chciał, żeby żyć swoją pasją, żeby żyć w ten świat MMA i tylko tyle. Voilà, être bien avec ma famille et voilà, profiter du sport, profiter du MMA, les rendre heureux et puis voilà. On chce być, żeby miał dobrze w rodzinę i żeby żył w ten MMA i żeby być szczęśliwy z ten MMA. Dobra, ostatnie już pytanie na koniec. Dużo ma fanek w Polsce? La dernière question. Tu as beaucoup de nouveaux fans polonais? Bah, ouais, j'ai beaucoup de nouveaux fans polonais. Voilà, la Pologne, c'est un beau pays. Voilà, j'espère qu'ils m'ont bien aimé. Ils ont aimé ma prestation et qu'ils ont aimé mon combat et tout. On czuje, że on ma bardzo dużo nowych fanów z Polski i on bardzo się cieszy z tego. Polska jest piękny kraj i tyle. Thank you very much, guys. Dzięki bardzo. Dzięki.